Wiemy wszyscy, że tych nadużyć było zdecydowanie więcej, jak się policzy pikniki 800+, kampanię referendalną, która przecież nie wchodziła w kampanię wyborczą, ale de facto jeden była... wielki spot wyborczy, którym była ówczesna telewizja. No, te 3 600 000 to jest no, kropla w morzu, tak? Ale konsekwencje, które to generuje, PiS mogą zaboleć i to bardzo. Jeśli policzymy, ile pieniędzy zostało wyprowadzonych za pośrednictwem Agencji Rezerw Strategicznych i firmy Red Izbet, to są dużo większe pieniądze niż 50 milionów i do jakiejś kasy one trafiły. To jest tylko jeden z kawałków tych wielkich puzli, które przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość układało finansowo. Państwo redaktorstwo dzisiaj u nas w studiu, loża szyderców, ale to się okaże, zobaczymy. Nie. Ale zaczynamy. Magdalena Rigamont i Onet. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tomasz Żółciak. Gratulacje tego, tak, tego złotego przycisku. Dziękujemy. Złotego przycisku, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Naprawdę. Bardzo jesteśmy dumni. Tomasz Żółciak, Money.pl. Dzień dobry panie redaktorze. Tak. Również bardzo dziękuję. Nie wiem, czy jest czego gratulować Prawu i Sprawiedliwości, ale od ogółu do szczegółu. Przejdźmy w tej bardzo skomplikowanej drodze do zabrania ewentualnych dotacji i subwencji. 3 600 000 złotych nieprawidłowości Państwowa Komisja doliczyła się w trakcie kampanii wyborczej do parlamentu prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. Chyba trochę mało. No trochę mało, natomiast Państwowa Komisja Wyborcza miała takie dokumenty, a nie inne. Jeśli miałaby tych dokumentów więcej, być może więcej czasu i miała narzędzia takie jak jakaś komisja śledcza albo no, instytucja patrząca mocniej i władzy i wszystkim innym na ręce, to mogłoby tych pieniędzy być więcej. Natomiast no, przypominam, że to był miesiąc temu usłyszeliśmy o tym, że jest przesunięte o miesiąc i wtedy po słynnym wywiadzie Ryszarda Kalisza Urnaty Grochal w Trójce, który mówił, że w zasadzie, proszę państwa, my nic nie możemy zrobić, bo nie mamy narzędzi, bo nie jesteśmy komisją śledczą. No bo taka jest prawda, PKW tak, jest troszkę bezzębne. I tak te prawie 4 miliony złotych, które zostały wykazane, to jest ogromna suma, bo przecież rozmawialiśmy i my, dziennikarze, publicyści, o tym, że wystarczy to 400 000, ten 1% nadużyć. Mhm. Mówiło się potem o 700 000, że być może tyle będzie w liczbie, a tu jest prawie 4 miliony, to i tak jest ogromna suma. Tomek? Chociaż my wiemy wszyscy, że tych nadużyć było zdecydowanie więcej, jak się policzy pikniki 800+, kampanię referendalną, która przecież nie wchodziła w kampanię wyborczą, ale de facto jeden była... wielki spot wyborczy, którym była ówczesna telewizja reżimowa. No właśnie, ale na to nie ma twardych dokumentów i na tym się nie mogła opierać Państwowa Komisja Wyborcza. Tomek? Więc... Ja myślę, że to 3 600 000 to jest i mało, i dużo, bo to jest dużo więcej niż się spodziewano jeszcze na dzień przed posiedzeniem, bo jeszcze dzień przed posiedzeniem były takie przesłuchy, że komisja nie doliczy się nawet 1 000 000 złotych tych nieprawidłowości, za które będzie można rozliczyć komitet PiS. Okazało się, że było prawie 4-krotnie więcej niż te założenia, więc można przyjąć, że w tym świetle PKW przyjęła raczej ostrą linię, a nie taką bardzo łagodną. Oczywiście z całym tym zastrzeżeniem, że to jest dość dziwna sytuacja. Mam tutaj na myśli też słabość przepisów wyborczych, że w sytuacji, kiedy wszyscy widzieli, jak ta kampania wyglądała, w sytuacji, kiedy wiedzieli, myślę, że bardzo łatwo jest wykazać, że wydano kilkakrotnie więcej pieniędzy na kampanię PiS-u niż te limit około 40 milionów, że my się zastanawialiśmy wszyscy, czy się PKW doliczy 400 000 złotych. Znaczy to pokazuje skalę pewnego absurdu tej sytuacji. Wiesz, no, pokazuje, jakimi narzędziami dysponuje Państwowa Komisja Wyborcza, bo to o to chodziło. No tak, i ten wywiad Kalisza, nie ma, no. Ten wywiad Kalisza przed ponad miesiącem był dowodem na Ryszard to, że... Kalisz to, mam wrażenie, że różne komunikaty generował w zależności od tygodnia i... Ale słuchajcie, on jest jednak prawnikiem, jest jednak człowiekiem, który umie czytać przepisy. No, ja mam wrażenie, że on te przepisy bardziej się nie wczytał, kiedy już tam poszedł do tej PKW i zaczął realnie tam pracować, bo wcześniej... Wcześniej mówił, że rozliczymy PiS, że to są barbarzyńcy i tak dalej. No, ale to, i to, że absolutnie to jest pewna, że to jest właściwie kwestia nie czy, tylko jak bardzo ich rozliczymy. A potem zaczął właśnie mówić, że mówi, no, te przepisy są jesteśmy takie... bezradni. No właśnie. No ale okej, zostawmy Ryszarda Kalisza w spokoju. Chodzi mi o to, że dlaczego i mało, i dużo, tak? Bo rzeczywiście przy skali tych nieprawidłowości, które PiS jest przecież posądzany i bardzo słusznie, no to te 3 600 000 to jest, no, kropla w morzu, tak? Ale konsekwencje, które to generuje,
Myślę, że PiS mogą zaboleć i to bardzo, bo na ten moment w tym tak zwanym trybie kodeksowym rozliczania PiS-u i Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, no to z tego, co ja sobie wczoraj tak podliczyłem na gruncie przepisów, to mi wychodzi, że w perspektywie kadencji, do końca tej kadencji Sejmu, PiS musi się liczyć ze stratą 50 milionów złotych, około. Natomiast jeżeli dojdzie jeszcze ta procedura na podstawie umowy, ustawy o partiach politycznych, czyli to rozliczanie corocznych sprawozdań, i jeżeli komisja wyinterpretuje, że to jest że to było gromadzenie środków poza funduszem wyborczym przez partię, przez ugrupowanie, no to wtedy wchodzimy na dużo wyższy poziom. Znaczy sprawa robi się dużo bardziej poważna, bo mówimy o czymś zbliżonym do 100 milionów złotych. Teraz spróbujmy to wszystko uporządkować. Magda, już ci oddaję głos, bo mam wrażenie, że taka nieprecyzyjność tych przepisów i też słaba komunikacja członków Państwowej Komisji Wyborczej spowodowała, że właściwie przez długi czas nie mam pewności, czy dziś to wiemy na pewno. Nie mieliśmy pewności, o jakie pieniądze chodzi dokładnie, bo tutaj też fajnie byłoby wyjaśnić naszym widzom, że dotacje to jest jedno, to jest jakby zwrot kosztów upraszczając kampanii. Zwrot kosztów kampanii i kwestia subwencji, która jest każdego roku przez ministra finansów, co też będzie miało znaczenie, wypłacana poszczególnym partiom, które przekroczyły dany procent poparcia w wyborach. No i teraz sytuacja wygląda następująco. Prawo i Sprawiedliwość, o konsekwencjach politycznych zaraz porozmawiamy, ale już zapowiedziało, że będzie odwoływać się do Sądu Najwyższego. Tylko problem polega na tym, że to odwołanie będzie oceniać, czy decyzję w sprawie tego odwołania będzie podejmować Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, czyli izba stworzona specjalnie przez rząd Zjednoczonej Prawicy, izba obsadzona wyłącznie neosędziami. Więc chyba trudno przypuszczać, że potwierdzi ustalenia Państwowej Komisji Wyborczej, czyli de facto może się okazać, że PiS nie straci ani złotówki. Tak może się właśnie okazać. Tak, tak właśnie może być. I będziemy w takim kołowrocie. Trochę taki kołowrót, nie wiem, czy pamiętacie, zapowiadał Andrzej Duda, jak powiedział, że odsyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawę i tam Trybunał czeka, trzeba procedować i że będzie odsyłał każdą ustawę po złości de facto. Nie dzieje się to, na szczęście. Zrozumiał, może poszedł, może jakiś jest deal polityczny między o tym później Andrzejem Dudą a Donaldem Tuskiem, bo to się nie dzieje z każdą ustawą, ale tak właśnie może być, że pieniędzy żadnych nie straci. A jeśli straci, to i tak są różne rozwiązania, o których możemy mówić, jak PiS może zyskać pieniądze, albo jak już zyskał pieniądze, bo przecież jeśli policzymy, ile pieniędzy zostało wyprowadzonych za pośrednictwem Agencji Rezerw Strategicznych i firmy Red is Bet, opisywanej u nas przez Jacka Harłukowicza, to są dużo większe pieniądze niż 50 milionów i do jakiejś kasy one trafiły, nie do prywatnych rąk. To musiał być podział łupów i te pieniądze mogły trafić po prostu wprost do Prawa i Sprawiedliwości. Tomku, jak ty sądzisz, co zrobi Izba Sądu Najwyższego, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych składająca się z neosędziów? Oczywiście taki bazowy scenariusz jest taki, że orzeknie po myśli Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jak rozpytuję po osobach, które powiedzmy są zbliżone do PKW, znają się na prawie wyborczym, które są trochę poza tym politycznym sporem, one tak nie przesądzałyby do końca, że to rzeczywiście tak się skończy, no bo wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak dobrze umotywowany też będzie ten wniosek czy uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. Widzieliśmy te wyliczenia, one są wyliczone bardzo dokładnie, tam są liczby, no po przecinku nawet są te kwoty wyliczone, więc pytanie, jakie argumenty będzie miał, czy jakie kontrargumenty będzie miała Izba, żeby te uchwały PKW uchylić. Natomiast no, jest takie oczekiwanie, że no, nie po to PiS tworzył sobie tego rodzaju izby, które dzisiaj są nieuznawane choćby przez europejskie trybunały, a w związku z tym przez obóz rządzący, żeby te izby piętrzyły mu problemy, a nie torowały drogę do sukcesu. Tutaj poruszyłeś bardzo ważną kwestię, no bo dożyliśmy tak absurdalnej sytuacji, że najbogatsza w tej chwili w Polsce partia, największa partia opozycyjna, ma niezaakceptowane przez organ państwa, jakim jest PKW, sprawozdanie finansowe za kampanię wyborczą i ma tym się zająć
Izba Sądu Najwyższego, która przez europejskie trybunały nie jest uznawana za sąd, czyli jest uznawana za niebyłą, po prostu nieistniejącą, która nie ma prawa podejmować jakichkolwiek wiążących decyzji. No i co teraz? No tak, ale tutaj też mamy pewną niekonsekwencję, bo to jest ta sama izba, która uznaje, że wybory były ważne i na podstawie tejże izby choćby minister Domański, który będzie musiał zdecydować, czy płacić, czy nie płacić, ma mandat, tak? No więc, tak, ale nie, bo to jest tak... Tak też nie jest do końca jednoznaczne. To, co ja wiem, to obóz rządzący, ja wczoraj słuchałam Michała Wawrykiewicza, który mówił o tym, że okej, no oni sobie wydali postanowienie o ważności wyborów. No gorzej by było, gdyby uznali, że nieważne były. Ale nikt tego nie bierze pod uwagę. Tak. I tak naprawdę nie ma tego wydania ważności wyborów, a nawet jeżeli ono nie zostało wydane... postanowienie o ważności wyborów, to wybrany Sejm może funkcjonować. Zawsze można mówić, że to Sąd Najwyższy, prawda? No, właśnie, ale... no dobrze, ale czy to będzie Magda? Ale co by było, gdyby powiedzieli, że są nieważne wybory i co by wtedy mówił Michał Wawrykiewicz, no, który do niedawna był tylko prawnikiem, a teraz już jest europosłem i politykiem. Mhm. I tak na niego trzeba patrzeć, mimo że ma ogromną prawniczą wiedzę, więc myślę, że było larum i byłaby wielka dyskusja, gdyby było zupełnie inaczej. Bo teraz decyzja tak naprawdę, ten przycisk z napisem przelew naciska minister finansów Andrzej Domański. I co on waszym zdaniem teraz zrobi? Czy to jest moment, który będzie mógł wykorzystać twierdząc właśnie, już jesteśmy dalej, drodzy państwo, czyli na przykład jeżeli Izba Sądu Najwyższego odrzuci to postanowienie PKW, to Andrzej Domański może powiedzieć, ale żadnego przelewu PiS-owi nie zrobię, no bo PKW jako organ legalny odrzuciła sprawozdanie, a decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej nie biorę pod uwagę, bo jest nieuznawana za sąd przez europejskie trybunały. Tak może Jak to się może rozwinąć waszym zdaniem? A PiS zrobi wielką zbiórkę ogólnopolską. Pomóżcie Prawu i Sprawiedliwości. No tak, ale to będzie... Ale słuchajcie, to jest niezgodne z prawem. Partie polityczne mają zakaz zrobienia zbiórek publicznych. Ale to są darowizny. To są darowizny, można powołać fundacje, można zrobić różne rzeczy. Pamiętacie zbiórkę na Europejskie Centrum Solidarności, kiedy Piotr Gliński zablokował pieniądze dla tej gdańskiej instytucji symbolu Solidarności, miejsca, gdzie Lech Wałęsa ma swoje biuro, gdzie jest opowiedziana historia Polski nie tak, jak się podoba Prawu i Sprawiedliwości. Czyli darowizna nie będzie traktowana jako zbiórka jest na konkretny publiczna. Cel. Tak? A tutaj mówimy o darowiznie. No tutaj, pan Jabłoński napisał, że to mają być wpłaty na cele statutowe partii. No ale to nie jest zbiórka. No to znamy cel. No okej, ale to jest w trybie darowizn, a nie w trybie zbiórki publicznej. To jest kolejny absurd w polskim prawie, prawda? Znaczy, no tak, ale to samo robiła Platforma przecież. Nie, ale ja nie mówię, że to Platforma czy PiS, tak czy tak, jest to zupełnie absurdalne. Ale wracając do ministra Domańskiego. Jeśli on tego guzika z przelewem nie wciśnie, no bo uzna, że Izba nie ma prawa wydawać orzeczenia w tej sprawie, no to z kolei PiS może wylądować zaraz w Strasburgu, bo przecież musi mieć gdzie się odwołać od decyzji PKW. I zobaczcie, jaką mamy piętrową drabinę odwołań, zamieszania i jak to przyjmie społeczeństwo. Już ma dosyć, już przestaje rozumieć, już jest to tak zagmatwane, że może być trudno. Myślę sobie, że to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, taki jasny komunikat, zbieramy pieniądze, bo wstrętna Platforma Obywatelska i... Reżim białoruski prawie, że Donalda Tuska. Niemiecki reżim Donalda... Wczoraj mówił o białoruskim, ale Donald Tusk, Niemiec, zablokował nam pieniądze, więc pomóżcie. To myślę, że na taki komunikat elektorat PiS-u jest gotowy, na te wszystkie niuanse, o których my teraz rozmawiamy, nie. Zresztą druga strona podobnie, bo to jest zaskomplikowane. Zobaczcie, co się działo, jak była kwestia Trybunału Konstytucyjnego. Dobra strona tego, że się trochę społeczeństwo, my, obywatele, wyedukowaliśmy. Po co nam ten Trybunał? Co tam się dzieje? Kto jest prezesem? Kto jest magistrem? Natomiast w pewnym momencie nastąpiło znużenie. Tak jak nastąpiło znużenie wyborami, bo za dużo wyborów, co jest naprawdę, nie jesteśmy gotowi na demokrację. Tak teraz nastąpi znużenie tymi przewalankami związanymi z decyzją PKW i odwołaniami do Sądu Najwyższego, do Strasburga i myślę, taki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Jeśli chodzi o odbiór opinii publicznej, o tym mówię. Czy ja mogę jeszcze trochę skomplikować ten obrazek? Jeszcze bardziej? Da się? Bardzo proszę. Da się. Ja nie pokomplikowałam, ja powiedziałam, jak może być. My tak sobie analizując tę sprawę, głównie sprowadzamy to do tego, że to jest, za chwilę będzie to dylemat ministra Domańskiego, prawda? Że co, jeżeli Sąd Najwyższy, ta
No Izba tak. Nieuznawana orzeknie po myśli PiSu i co wtedy zrobi Andrzej Domański? Będzie respektował to orzeczenie i wypłaci pieniądze, czy powie, że to jest nie Izba, nie sąd i stwierdzi, że pieniędzy nie wypłaca? Ja nie wiem, czy to będzie do końca dylemat ministra Domańskiego. Ja nie wiem, czy to nie będzie bardziej na początek dylemat samej PKW. Bo mechanizm działa w ten sposób, że sprawa trafia do Sądu Najwyższego, do tej Izby. Izba orzeka. Załóżmy, że idzie to scenariusz, w którym Izba właśnie orzeka po myśli PiSu. Nakazuje PKW uchylenie wczorajszej decyzji, tak, wczorajszej znaczy uchwały. Sprawozdanie finansowe nakazuje. I co musi zrobić PKW? PKW musi niezwłocznie zmienić te decyzje i przyjąć sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że trzeba będzie podjąć nową uchwałę, chcąc, nie chcąc. A przecież dla ministra Domańskiego do tej pory każde działanie, w które on był zaangażowany w tym procesie, a był jeden taki moment przynajmniej, było podyktowane tym, czy jest papier z PKW, który do niego trafił, czy go nie ma. Tak było w sytuacji, kiedy było nawoływanie, żeby już wypłacić komitetom pieniądze, że ten PiS to może później, a przynajmniej wypłać pieniądze pozostałym komitetom, co do których aż takich wątpliwości PKW nie ma. I wtedy wyszło pismo do Domańskiego, z którego wynikało właśnie, że wszystkie komitety inne zostały już rozliczone, tyle im trzeba wypłacić, PiS nie. I minister Domański wypłacił te pieniądze. One już poszły, bo tłumaczył, że ma kwit z PKW i to, że jego obowiązywał termin taki wynikający z przepisów prawa wyborczego, że do 15 lipca trzeba było wypłacić te pieniądze, to on tego nie robił, bo czekał na decyzję PKW. Więc teraz pytanie jest, co on zrobi, jak dostanie z PKW nową uchwałę, która będzie zatwierdzała sprawozdanie PiSu na kanwie. Ale wcześniej PKW może powiedzieć, sorry, ale nie uznajemy pytanie, orzeczenia co zrobi PKW. Izby. Dlatego to mi chodzi, że to będzie być może nawet większy dylemat PKW niż Domańskiego. Bo Domański powie, ja robię to, co PKW mi każe. Jeżeli PKW powie wypłacić, no to będzie wieloodcinkowy serial. Obawiam się tym bardziej, że 3 miesiące, o ile się nie mylę, Izba ma na rozpatrzenie całej tej sprawy, więc... Albo 60 dni. Sądzę, do końca roku prawie, No właśnie. I to już będzie, moi drodzy, kampania prezydencka. Więc i będzie myślę, 25 kandydatów, zobaczymy. Tak, sądzę, że to będzie jeden z istotnych wątków kampanii prezydenckiej. Ale teraz trochę o konsekwencjach politycznych dla Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony politycy PiSu robią taką dobrą minę do złej gry, na zasadzie jesteśmy silni, mocni, nie damy się złamać reżimowi premiera Donalda Tuska. Z drugiej strony jest informacja o tym, no, że będą kłopoty, że trzeba zrobić zbiórkę, że chcą nas anihilować. Takie słowa dokładnie padły. No i w związku z tym musimy być silni, zjednoczeni i zwarci jak nigdy wcześniej. Ja jednak sądzę, że Prawo i Sprawiedliwość w bardzo przezorny sposób i roztropny zabezpieczyło się finansowo i że taka kara nie zmiecie PiSu z powierzchni politycznej mapy. No to co powiedziałam, no zabezpieczyło się wspaniale. No choćby patrząc na pieniądze, które zostały przepuszczone przez firmę Recisbet i generatory prądu. Nie wspominając o spółce Srebrna. A no właśnie, no ale tutaj no to jest 500 000 słuchajcie. 500 000 to no jest 350 milionów zarobku, znaczy przebicia. To jest 5 razy tyle, ile ma zabrać PKW Prawo i Sprawiedliwości. To jest tylko jeden z elemencików, jeden z kawałków tych wielkich puzli, które przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość układało finansowo, bo przecież widzimy, że tych, jak to jest, zorganizowanych grup przestępczych w różnych instytucjach, w różnych funduszach, mówię o Funduszu Sprawiedliwości, mówię o NCBR-ze i innych miejscach było bardzo, bardzo dużo. Także pieniędzy w PiS jest ogrom i myślę, że nie mają się o co martwić. Jeśli ta zbiórka, tak jak to Tomek powiedział, że już jest, to ona jest tylko po to, żeby robić PR, żeby robić kampanię, żeby budować jeszcze bardziej wizerunek stłamszonego ugrupowania przez białoruski reżim, zresztą jak się nauczyłam szybko. Białoruski reżim niemieckiego agenta Donalda Tuska. Tak, więc tylko po to, bo oni nie potrzebują pieniędzy de facto i nie potrzebują cierpieć z tego powodu. Natomiast cierpieć za miliony, czy cierpieć z milionami wizerunkowo, będą na pewno. I czy to przyniesie skutek, twoim zdaniem, Tomku? Co więcej, PiS, no przecież mimo tej korekty dotacji, czyli tego jednorazowego zwrotu kosztów kampanii, mimo tej korekty dokonanej przez PKW, i tak dostanie 27-28 milionów z tej puli, którą miał dostać. A to spokojnie wystarczy, żeby ułożyć się na przykład z bankiem, tak? Gdzie zaciągnięto, no, z tego co słychać, 15 milionów złotych kredytu na
dopalenie kampanii, bo trudno mówić o sfinansowaniu, bo wiemy, że wydali dużo więcej. Więc tutaj będzie mógł sobie wyczyścić tę sprawę z bankiem PiS. No były informacje takie, że PiS zaczyna wypowiadać umowy najmu na lokale rozsiane po Polsce, lokale partyjne. Pytanie, czy będzie kontynuował ten trend, czy uzna, że nie jest tak źle i że jednak zostawi sobie te lokale. No i zgadzam się z tym, że jeżeli ktoś liczy na to, że to, co teraz obserwujemy i to, co być może zaobserwujemy we wrześniu, czyli to pójdzie w ten taki skrajny scenariusz, czyli nie 50, a coś bliżej 100 milionów tej straty dla PiS-u tak. skumulowanej i to też w perspektywie kadencji, nie teraz, ale do końca tej kadencji Sejmu, to nie jest kara, która spowoduje jakąś śmierć kliniczną partii politycznej, takiej jak Prawo i Sprawiedliwość. Może być lekka zadyszka, która ale jest, nie będzie która zadyszki, jest, nawet zadyszki nie będzie? Jest potężną nie partią, która ma zadyszki. Struktury, która jest po dwóch kadencjach, kiedy mogła się pozabezpieczać finansowo, zapewnić sobie złote spadochrony, gdzieś zachomikować pewne kwoty, pewne sumy. Zresztą a propos udawać tej zbiórki, będą Tomek, słychać takie głosy, że... No pora przyjrzeć się bliżej tym tłustym kotom, przez które no w pewnym sensie też przegraliśmy wybory, bo przecież to był bardzo duży, taki bardzo intensywnie stawiany zarzut w kampanii, że właśnie partia się odkleiła od zwykłych ludzi i zaczęła dbać przede wszystkim o siebie i właśnie o te tłuste koty. Żeby te tłuste koty zaczęły trochę bardziej finansowo partycypować, jeżeli chodzi o sytuację taką finansową partii, no zwłaszcza, że no, trzeba teraz pokazać, kto jest z nami na dobre i na złe, a kto jest z nami tylko po to, żeby się lewarować. Tak. No pamiętajcie, dobry że jeszcze lojalność tak zwana. Jeszcze Jarosław absolutnie. Kaczyński może powiedzieć, wezwijcie Mateusza. To jest cytat, bo nie wiem, czy pamiętacie. Wezwijcie? Wezwijcie Mateusza. Mhm. To z opowieści pana Mariana Banasia, kiedy przekonywano, Kaczyński przekonywał Banasia, żeby jednak był z nimi tak. i zdecydował się ustąpić funkcji szefa NIK-u. Nie chciał i w końcu Jarosław Kaczyński mówi, no to poślijcie po Mateusza, poślijcie po Mateusza i Mateusz Morawiecki przybył. Teraz też tak może być, poślijcie po Mateusza, no bo trzeba pamiętać, że Mateusz Morawiecki jest jednak strasznie bogatym człowiekiem, bardzo bogatym facetem teraz i on po prostu... polityczne długi i prezesa. On będzie musiał po prostu, będzie mógł skredytować. Trochę twoja historia przypomina mi to takie słynne nagranie z prezesem, kiedy ktoś podchodzi do prezesa i mówi, panie prezesie, pan minister nie odbiera telefonu, to powiedzcie mu, żeby odebrał. No właśnie, poślijcie po Mateusza, powiedzcie, żeby odebrał. Tak, tak to działa. Ale tak. Morawiecki ma naprawdę, to jest bogaty facet, bogaty człowiek i wzbogacił się nie tylko jako prezes wielkiego banku, ale opisane też przez Harukowicza jego deale nieruchomościowe, jego przepisanie. No, pamiętamy sprawę działek. I przepisanie wszystkiego. Deale z kościołem i tak dalej. Całego majątku na żonę powoduje to, że on może nawet, gdyby nie został przytulony przez Jarosława Kaczyńskiego jako kandydat na prezydenta, to są takie głosy, że on by sam udźwignął kampanię wyborczą i mógł sobie tę kampanię wyborczą prezydencką zafundować.